Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. I w tym odcinku w pierwszej kolejności idziemy sobie do rączki. Jak widać, mam wrażenie, że to widać gołym okiem. Jestem już na nowej platformie i mam też wrażenie, że niestety to słychać, ale w tej chwili nic innego nie wymyślę. Jest jak jest. Zaraz, tu jest arena. Tu jest Kati. Myślałem, że to się skończyło. To oznacza, że rączka będzie chyba gdzieś tutaj. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Albo i nie. Dobra, tutaj. Jest rączka. Chcę zostać cieniem. I co z tego? Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. No dobra. Nie mógłbyś się wstawić za mną, Diego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak mam to niby zrobić? Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. Okej. Chcę zostać cieniem. I co z tego? Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. No jasne. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. Mhm. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Chciałbym umieć poruszać się niepostrzeżenie. Chciałbym umieć... Myślę, bez żadnej fałszywej skromności, że jestem jednym z najlepszych złodziei zrzuconych do tej przeklętej kolonii. Ale? Ale jeśli chodzi o skradanie się, powinieneś porozmawiać z Kawalornem. Okej. Otwieranie zamków. Chciałbym nauczyć... Nie wątpię. Cóż, początki nie są zbyt trudne. Przede wszystkim musisz uważać, żeby nie złamać wytrycha. Musisz być bardzo cierpliwy. Wtedy nie będziesz potrzebował tylu wytrychów. No i super. Gdzie znajdę Kawalorna? Poluję gdzieś poza obozem. Pewnie znajdziesz go na drodze do nowego obozu. Na zachód stąd jest taki kanion. Tam znajdziesz opuszczoną chatę Drwala. Kawalorn powinien kręcić się w jej pobliżu. Okej. To co, wstawisz się za mną, Diego? Czemu nie? Nauczyłeś się czegoś, co czyni cię przydatnym dla starego obozu. Super. Zręcznych złodziei nigdy nie za wiele. Możesz na mnie liczyć. No i to chciałem usłyszeć. Dzięki bardzo. Rączka. Wszystkie nasze punkty. No ale dobra. Mamy kolejnego poplecznika. Jakby nie patrzeć. Postaram się zdziałać coś z tym dźwiękiem, aczkolwiek nie było czasu do stracenia, bo trzeba nagrywać Gothica, nie? To co, może zapiszemy i spróbujemy zagadać z Dorusem. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie. Rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Okej. Okay. To wracamy do Diego. To się chyba nigdy nie zmieni. Hej, ty! Czy to nie ty chcesz dołączyć do naszego obozu? A jeśli chcę?
mógłbym ci pomóc. Jak? Na zewnątrz obozu siedzi dwóch gości. Jeden z nich ukradł coś cennego magnatom. To cenny amulet, który miał nam zostać przysłany z ostatnim transportem ze świata zewnętrznego. Któryś z nich powinien mieć ten amulet przy sobie. Jeśli zaatakujemy ich razem, powinno nam się udać. Sam raczej nie dam rady. Co ty na to? Nie chciałbym być to nie mój problem. Pójdę z tobą. Świetnie. Daj mi znać, gdy będziesz gotów. To się już więcej nie powinieneś wiedzieć. To nie jest w tej chwili na pewno. Ej, ty! Masz szczęście. Sorry. Gdzie jest Diego? Tutaj jest. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I? Scotty powiedział mi, że nie może się doczekać na twoją walkę z Kirgo. I nie może się doczekać, kiedy staniesz do walki z Karimem. Świstak opowiedział mi o tej historii. Cóż, na twoim miejscu wziąłbym tę rudę i dał nogę, ale tak czy inaczej, Świstak chyba bardzo cię polubił. Miło mi. Moim zdaniem zły myli się co do Neka. Był uciążliwy, to fakt, ale nie wierzę, żeby zdezerterował do nowego obozu. Rączka powiedział mi, że trochę się już nauczyłeś. Uważa, że mógłbyś być jeszcze lepszy. Muszę poważnie porozmawiać z Dexterem. Wykorzystuje cię do załatwiania własnych porachunków. Ale jeśli chodzi o nasz test, nie ma żadnych przepisów. Jeśli uda ci się dokonać czegoś takiego, to będzie wielki krok do przodu. Bierz się do roboty. Przed tobą jeszcze daleka droga, jeśli chcesz do czegoś dojść w tym obozie. No jasne. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Trzymaj się. Halo, halo, raz, dwa, trzy. Myślę, że w tej chwili jest już dużo lepiej z dźwiękiem. Coś tam wymyśliłem. Torusie, potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. Aż tak ci zależy na wpadce. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Okej. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Zamieniam się w słuch. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Aha. Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatu. Okej. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. No to bardzo brzydko. A to już za wiele. Niestety Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Aha. Zajmę się tym. Okej. Mamy zadanko od Torusa. Co nas od jego? Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Tak. Aj, nie to. Nie to. Wróć. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Rozmawiaj. I? Scotty powiedz. I nie możesz. Świstak. Moim zdaniem. Rączka powie. Muszę poważnie porozmawiać. Ale jeśli chodzi o ta sprawa z Mordrakiem, to nie lada wyzwanie. Nie powinni wiedzieć. Niezły z niego wojownik. Musisz porządnie poćwiczyć, jeśli chcesz go pokonać. Okej. Bierz się do roboty. Trzymaj się. Wiedziałem, że będą kłopoty. Pewnie masz rację. Fajnie. Możemy sobie zapisać. Nie chciałbym. I co, ruszamy do Mordraga, nie? Mnie to nie dotyczy. Baltaran. To się chyba nigdy nie skończy. Zły. Tutaj kolegów omijamy. Udajemy się prosto do Mordraga. Siedzi Świstak. Market, czy jak to tam zwać? To się już nie nauczył. Jest i Mordrak. Zapiszę sobie. Okej, okay. I ruszamy z nim. Hej, nowa twarz. Jestem Mordrak. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Okej. Okay. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Czym ty handlujesz? Wybierz coś. Musisz uważać.
uważać na mordrak. Sprawy załatwiano inaczej. No nic ciekawego w sumie, nie? Strzały, kły. Wziąłbym te dwa wytrychy. Nie dość wierzyć we wszystko. Ludzie zawsze gadają. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Make a deal. No i fajnie. Masz problem. Czyżby? A jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty, niż usługiwanie Gomezowi. Okay. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. O, super. A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? To się już nie powtórzy. Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, możesz spróbować. Nie no, przyjacielu. Chodźmy. Dobra! Chodź za mną! No to niech się dzieje. Mamy trochę ekspa do zrobienia. Naprzód. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Czekaj, pogadaj się wtedy, co przyjdzie. Teraz będzie. Są też grzybki. Kolego, ale to musimy coś poekspić. Gdzie ty idziesz? Tu wszystkie te mopki są do wyczyszczenia. Okej. Ładuj. Jeden. Teraz drugi. No sorry, kochani, po prostu... To jest taki etap gry, no. Wiecie dobrze, jak to wygląda. Idę po jaszczura. Dobra, to jaszczura odpuszczamy. Ale nie odpuszczamy Serafisu. Nie ma opcji. No co, idziesz czy nie? Nie, dobra, nie to nie. Bierzemy kretoszczury. Mordragu! No i tutaj mamy Neka oczywiście, nie? Biegną, biegną. Okej. Pięknie. Okej, jakieś grzybki. Jagody. Martwy strażnik. I ten martwy strażnik miał przy sobie fajny amulet. Amulet Neka, ochrona przed bronią 5. Zakładamy. Myślicie, że to Nek czy nie? Jest dużo spiskowych teorii na ten temat. Chodźmy. Można zapisać. Mhm.
Aha, teraz jaszczur, tak? Nie, zgubił się. No nie mam na to wpływu, sorry. Tak patrzę, że tu gamma jest dosyć nisko. Może na następny odcinek trochę rozjaśnię obraz. Jeszcze zobaczę, jak to będzie wyglądało w finalnym produkcie. Żadnych mobków, nic a nic. Możemy iść dalej. Na razie bardzo spokojnie. Tu są ścierwojady. No idź, idź. Mam wszystko. Nic tu więcej nie ściągniemy. Możemy iść dalej. Żadnych grzybów. Tutaj orkowe tereny, nie? Kolejny ścierwojad. Nie ten slot. Ale dobra. Czekaj. Możemy pogadać? No nic ciekawego. Okej, chodźmy dalej. Orkowe ziele. Co daje orkowe ziele? Bonus punktów życia 26. Niezłe. No, no, no. Dawaj. Wieża. A przed nami gobliny. Mordragu, co ty ćwiczysz? O! No idź, walcz. Ty walcz, ja popatrzę. Super. Jeśli szukasz kłopotów, to trafiłeś... No, i żeby mi to było ostatni raz. Okej, to co, ja nie mogę przy sobie broni wyciągać? Spoko. Tu jakieś jagódki. No. I mamy poziom z podziękowaniami dla kolegi. Kurczę, że też tak wieczorem się wybrałem, no. I jeszcze ta gamma. Twardzień. Jest wolf. Okej. Tam jakiś snajper w ogóle. Skąd strzela chłop, nie? Dobra, nie będziemy przeszkadzać. Idziemy dalej. I zbliżamy się już do nowego obozu. Nieźle. Naprzód. Jest skrzynia.
O. O, trochę rudy, super. Zawsze się przyda. Kolejny zapis. Gothic się lubi bagować, a to też mam w głowie. Ostatnim razem jak grałem, to plułem sobie w brodę niejednokrotnie, że zapisywałem powiedzmy co 20 minut. I często mi się to czkawką odbijało, wiecie? Przyjacielu, ratuj! Ej, nie bądź taki leniwy. Okej. Poczekaj tam na mnie, jak nie chcesz pomagać. Dobra, mniejsza z tym, to mogę sobie zawsze sam zabić, jak on nie chce podejść. To robimy zapis i ruszamy dalej. Ty, a te krwiopijce? No weź, nie bądź taki. Jemu się chyba strzały skończyły, co? Muszki, muszki, okej. Mamy jednego. Myślę, że możemy odpuścić w sumie. Bo źle to wygląda, nie? Pogadajmy lepiej o czymś innym. No to jesteśmy. Za tą bramą rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem. On ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. Okej. To twoja przepustka do Laresa. Trzeba mieć nie lada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę, a w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Jakbyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie na środku jeziora. Uważaj na siebie. No to dzięki bardzo. Fajnie, fajnie. Czym ty handlujesz jeszcze? Pokaż. Wybierz co. Póki cię mam pod ręką. No nie ma tu nic, co by mi się przydało. Natychmiast. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ja też za bardzo nie mam nic na handel. Mogę upuścić te miecze. Dość tej paplaniny. Ludzie zawsze gadają. Może jeden zostawię. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Sprawdzimy sobie, jak to się ma do naszej broni. To się już więcej nie powtórzy. Mamy stary miecz. No to nie jest nam potrzebny też, ale... Kolega został bez grosza przy duszy. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Dobra, wracamy do starego obozu. Na tą chwilę nie mam tu żadnego interesu. Musisz uważać na to, co... Mamy drugi poziom, tak? Kurde, te krwiopijce. Co się dało, to zrobiłem. Tak właściwie. Na dół? A, tam po jednego krzaka nie będę schodził. Sklepiemy te ścierwojady. Full focus. O nie, najgorzej. I szarża. Fajna szarża, szkoda tylko, że beznadziejna, nie? Okej. Okay. O, krwiopijca, dobra, zawracamy.
czeka na nas stary obóz. Pozbyłem się Mordraga. Zaraz zobaczymy, co to za przyjaciel tutaj na wilki poluje. Którędy teraz? Na pewno nie tutaj. No tak. Jagody. Skrzynia, poziom 4. Nie wiem w sumie, co to jest za liczba w nawiasie. 4 przedmioty, tak? I to otwarta. Jest jakiś zwój. Słuchajcie, to jest uzdrowienie. Ciekawe. No i mamy tutaj Aidana. Czym się tutaj zajmujesz? Jestem myśliwym. Utrzymuję się ze sprzedaży skór i kłów zabitych zwierząt. Da się z tego wyżyć? Jeśli potrafi się zręcznie oporządzać zwierzynę, tak. I to całkiem nieźle. Okej. Chciałbym się nauczyć oprawiać zwierzynę. A co chcesz wiedzieć? Sto bryłek rudy. Usuwanie kłów, 50 bryłek rudy. Kwestia... Czy jest nam to jakoś niezbędne w tej chwili, nie? Mamy rudy, 86 bryłek. Dobra, zawsze możemy tu wrócić. Ja dużo nie będę polował sam. Chodźmy jeszcze do Kawalorna. Bo do niego też mam mały biznes. A konkretnie on ma łuk dla nas, nie? O. Jest chata Kawalorna. No bez nich. Ładuj chrząszcza. Tragedia. Dobra. Okej. Ryżówka, dzban. Stary miecz. Piwo, pochodnia, skóra wilka. No i te tutaj kreto szczury będziemy musieli usunąć. No zagadajmy z Kawalornem. Cześć. Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Okej. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym starym obozie. No to pokaż. Krótki łuk 40. Ale tam chyba jest za darmo jeden, nie? Tak mi coś świta. To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Skradanie się łuk. Łuk spoko, nie? Ale też w tej chwili trochę mi szkoda punktów. No chodź. Ode mnie się dupą odwracasz? Zlekceważył mnie. No i tu jest właśnie jakaś chata, nie? Coś takiego. Jest łuk. Mamy łuk. Od razu go zarzucam.
Mamy lepszą broń. Jest łuk. Jest topór. Okej, to co? Zapis i otwieramy skrzynkę. Hmm. 62 bryłki, nieźle. No i dobra. Ile mamy strzał? 34. Myślę, że na razie nam wystarczy. A w tym momencie zakończymy sobie odcinek. Ja dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i do zobaczyska.